Szanowni Państwo, rozpoczynamy posiedzenie Rady. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że posiedzenie Rady jest prawomocne w obecności radnych w liczbie stanowiącej kworum do podejmowania uchwał. Otwieram 28. sesję Rady Dzielnicy 6. Nowice. Witam serdecznie przybyłych gości. Tradycyjnie witam panią Katarzynę Mittelstedt, która towarzyszy nam na sesjach z Fundacji Stańczyka. Witam serdecznie zastępcę dyrektora do spraw administracyjnych Centrum Kultury Dworek Białkonicki. Witam również panie i pana, nie czy pan też, witam serdecznie z Domu Kultury w Mydnikach, panią Annę Krakowską, panią Dorotę Skoczek i pana Pawła Sułkowskiego. Witam państwa serdecznie. Przedstawiam projekt porządku obrad. Punkt pierwszy, ustalenie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu sesji 27. Punkt trzeci, rozdysponowanie środków pochodzących z rezerwy celowej na nagrody dla dzielnic w konkursie Paść Podatki w Krakowie. Punkt numer 244a, czyli koła autopoprawcy zarządu. Punkt czwarty, oświadczenia i komunikacje. Ponieważ gościmy państwa, to ja przed po wprowadzeniu projektów uchwał do porządku obrad oddam państwu głos, żeby państwo nie czekali na ostatni punkt oświadczenia i komunikacji. Szanowni państwo, do chwili obecnej wpłynęło do mnie 6 wniosków o wprowadzenie uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji z odstąpieniem od 10-dniowego terminu. Czy są inne propozycje do porządku obrad? Ponieważ nie ma, przystępujemy do głosowania. Bardzo bym prosił, abyśmy te wszystkie wnioski wprowadzili do porządku obrad. One są bardzo ważne i myślę, że powinny zostać podjęte stosowne uchwały. Pierwszy wniosek o wprowadzenie pod obrady projektu uchwały w sprawie sprzedaży części działki nr 360 przy ulicy Hamernia, druk nr 245. Czytam projekt wniosku. Wnosi się o włączenie do porządku obrad 28. sesji w dniu 16 maja 2013 roku projekt uchwały w sprawie sprzedaży części działki nr 360 przy ulicy Hamernia, druk nr 245. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Jerzego, członka zarządu, o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Trzy osoby. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie czwartym porządku obrad. Kolejny wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad 28. sesji Rady Dzielnicy 6. Wnosi się o włączenie do porządku obrad 28. sesji w dniu 16 maja 2013 roku projektu uchwały w sprawie rozdysponowania kwoty rezerwy w ramach zadań priorytetowych na rok 2013, druk nr 246. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku o wprowadzenie uchwały do porządku obrad, o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jedna osoba. Jedna osoba głosu. Na podstawie głosowania stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 5 porządku obrad. Kolejny wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad 28. sesji Rady Dzielnicy 6. Wnosi się włączenie do porządku obrad 28. sesji w dniu 16 maja 2013 roku projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 łamane przez 210 łamane przez 2012 Rady Dzielnicy 6. Nowice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa
dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 6 Bronowice do realizacji w latach 2013-2014, druk nr 247. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych za wprowadzeniem tego projektu uchwały do porządku obrad i przyjęciem tego wniosku o podniesienie głosu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że wniosek został przyjęty, uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 6 porządku obrad. Kolejny wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad dzisiejszej sesji. Wnosi się o włączenie do porządku obrad 28 sesji w dniu 16 maja 2013 roku projektu uchwały w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wościanskiej w Krakowie, druk nr 248. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a Pan Jerzy przeliczy głosy. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 7. Przechodzimy do kolejnego wniosku o wprowadzenie punktu do porządku obrad dzisiejszej sesji. Wnosi się o włączenie do porządku obrad 28 sesji w dniu 16 maja 2013 roku projektu uchwały w sprawie zbycia projektowanych części działki nr 173 łamane przez 9 łamane przez B, 173 łamane przez 9 łamane przez C, 173 łamane przez 9 łamane przez D w rejonie ulicy Nad Zalewem, druk nr 249. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego wniosku, wprowadzeniem tego projektu uchwały na dzisiejszą sesję, proszę o podniesienie ręki do góry. 12. Dziękuję. Kto jest przeciw? 3-4. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 2. 2 osoby. Na podstawie wyniku stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 8. I mamy ostatni wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad dzisiejszej sesji. Wnosi się włączenie do porządku obrad 28 sesji w dniu 16 maja 2013 roku projektu uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego 20-lecia powstania dzielnicy miasta Krakowa, druk nr 250. Kto z Pań i Panów Radnych jest za włączeniem tego punktu do porządku obrad, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Jerzego o przyjęcie głosu. 12. Dziękuję. Kto jest przeciw? 5. Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Jedna. Jedna osoba się wstrzymała? Tak. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego punktu, będzie rozpatrywana w punkcie 9 porządku obrad. Punktem 10 porządku obrad będą oświadczenia i komunikaty. Czy są jeszcze inne propozycje do porządku obrad? Nie widzę. Po uwzględnieniu wniosku stwierdzam, że porządek obrad został ustalony.